W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, pokażę Wam, w jaki sposób zaplanować modding własnego peceta, jak przygotować się na własne chłodzenie wodne, na co zwrócić uwagę i jak to wszystko zaplanować, bo na samym początku przygody może wydawać się to przerażające, ale tak naprawdę nie jest. Cześć, siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Czuga i witam Was na moim kanale Czuga Tech Mod. I to jest właśnie pierwszy odcinek, w którym będziemy przygotowywali się na modding pecetów, robienia własnego, customowego chłodzenia, przerabiania komputerów, tak żebyście Wy mogli spróbować swoich sił i stworzyć własny, niepowtarzalny komputer. Ja na samym początku swojej przygody obejrzałem naprawdę masę filmów polskich, głównie zagranicznych, bo w Polsce no nie ma takiego, można powiedzieć, kompendium wiedzy, przynajmniej ja na tamten moment nie trafiłem na takie uniwersalne filmy, bardziej były one ogólnikowe i dlatego razem z Intelem stwierdziliśmy, że to będzie idealny moment, aby na początku rozwoju właśnie tego kanału stworzyć dla Was w kilku odcinkach właśnie takie kompendium wiedzy, z którego Wy będziecie mogli korzystać i do tego wracać. Dlatego w dzisiejszym właśnie odcinku zaczniemy sobie planowanie chłodzenia wodnego i na co zwrócić właśnie uwagę, zanim będziemy w ogóle chcieli tą przygodę rozpocząć. Żeby nie było tak na sucho, no to pokażę Wam przykłady na moich kompach, które właśnie zbudowałem. Myślę, że mój komputer na ścianie będzie idealny do tego. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak został zbudowany, to oczywiście materiał jest już na tym kanale, link daję Wam w opisie, więc będziecie mogli to zobaczyć. A dzięki temu nie potrzebujemy tablicy. Ale do rzeczy. Najprostszą wersją jest do zrobienia jeden mały obieg do chłodzenia samego procesora. I wtedy do tego potrzebujemy pompę. Tak jak tutaj widzicie, ona nie jest duża, więc mamy pompę, która wtłacza nam tutaj całą ciecz do naszego bloku na procesorze. Następnie ciepła ciecz przychodzi do chłodnicy i wraca z powrotem sobie do pompy. I to jest najprostsza wersja, którą możemy zrobić. Jednak, jeżeli chcielibyśmy przyszaleć, no to musimy sobie pomyśleć, czy może nie chcemy wersję numer 2. Wtedy, tak jak tutaj w tym przypadku, mamy blok chłodzenia na procesorze i blok chłodzenia na karcie graficznej. Wtedy mamy pompę, czyli pompa daje nam ciecz do procesora, następnie do chłodnicy, z chłodnicy ochłodzona ciecz wchodzi do karty graficznej, do bloku chłodzenia karty graficznej, następnie przechodzi do pompy. Tutaj oczywiście jeszcze po drodze ma jedną chłodnicę i przy takim rozstawieniu ja zawsze polecam, żeby te dwie chłodnice jednak były. A na pewno jedna grubsza, ale do tego po prostu sobie tutaj przejdziemy. Taki sam obwód, jak tutaj mam jeszcze właśnie w komputerze stacjonarnym, który wcześniej tutaj używałem i za chwilę Wam to pokażę, jak wygląda to w komputerze w środku. I tutaj w moim drugim kompie wygląda to podobnie jak na ściennym, tylko inaczej jest to rozstawione. Tu oczywiście jest trochę za mało płynu, bo jak wymieniałem, to mi trochę przybrakło, ale mamy tak. Z pompy do procesora, z procesora do chłodnicy na górze, następnie idzie to do karty graficznej, do bloku karty graficznej, wchodzi nam tutaj do chłodnicy i z chłodnicy przechodzi z powrotem do pompy i obieg się zamyka i tak sobie cała ta ciecz tutaj krąży. Jest jeszcze trzecia opcja, przyniosę kompa, który był na Intel Extreme Masters na stanowisku Intela i zobaczycie, jak to jest rozwiązane tam. I tutaj jest właśnie komputer, który był na Intel Extreme Masters, tutaj daję Wam takie przebitki, żebyście mogli zobaczyć, jak właśnie zbudowałem inspirowany budynek Assassin's Creed Mirage i można było go zobaczyć na żywo właśnie na Intel Extreme Masters w tym roku. Ale wracając właśnie do tego kompa. Tutaj już jest troszeczkę bardziej na bogato, ponieważ mamy oddzielnie zamknięte obiegi. Tak jak w tamtych kompach. Mamy tutaj blok na procesorze i blok na karcie graficznej. Ale jest taka różnica, że procesor ma swoją pompę i swoją chłodnicę, więc tutaj wszystko się tłoczy w zamkniętym obiegu jednym, niezależnie od tego obiegu z kartą graficzną tutaj. I wtedy ta pompa i ta chłodnica, no nie ma wentylatorów, bo już szykujemy do kolejnego projektu ten komputer, ma właśnie oddzielny całkowicie obieg. Wszystko jest to samo, tak jakbyśmy chcieli sobie zrobić, nie wiem, tylko obieg zamknięty na procesorze i tylko obieg zamknięty na karcie graficznej i po prostu to jest połączone w jednej budzie. Oddzielnie działają, ale podłączone wszystko do jednego komputera. To ostatnie rozwiązanie, które Wam pokazałem, to w sumie można powiedzieć, może nie jest najtrudniejszym rozwiązaniem, ale jednak później upakowanie tego w mniejszą obudowę jest dosyć ciężkie i do takiego rozwiązania z dwoma obiegami trzeba mieć naprawdę sporą obudowę, do czego za chwilę przejdziemy. Dlatego ja dla osób początkujących zawsze polecam, żeby sobie najpierw stworzyć właśnie takie chłodzenie cieczą,
na samym procesorze. Jest łatwo, wydaje mi się, że najprościej, przyjemniej i można to upakować w mniejszą obudowę. Zanim przejdziemy do wyboru obudowy, no to musimy zwrócić jeszcze uwagę, ile będziemy chcieli mieć radiatorów w środku. No jeżeli będziemy mieli jeden blok chłodzony cieczą, no to może być wystarczający oczywiście jeden. Jak będziemy mieli dwa, to ja już rekomenduję, żeby jednak były dwa bloki chłodzenia, albo przynajmniej jeden, jak już mamy naprawdę mało miejsca, wcześniej wybraliśmy obudowę, no to niech grubość tej chłodnicy będzie przynajmniej 40-45 mm, w zależności od producenta. Tak, bo jednak chłodnice mają również swoją grubość. Ja zazwyczaj polecam do takich podstawowych projektów, powiedzmy na jednym obiegu do procesora, 30 będzie w zupełności wystarczająca. Są też 20, ale no ta 30 to nie jest duża różnica w cenie, a też nie jest zbyt wysoko, żeby zaraz obudowę brać jakąś ogromną, więc zawsze tą 30 mm można wrzucić. Na przykład właśnie tutaj w tym komputerze mam jedną 30 i drugą 30. Bo akurat w tym komputerze mam 45 po tej stronie i 45 na górze, ale to już takie było moje widzimisię i pierwszy komp, który składałem, więc po prostu takie wrzuciłem. Zaraz właśnie, żeby nie było przy wyborze chłodnicy, że zaraz zaatakujecie mnie w komentarzach, że nie mam racji, bo 20 mm wystarczy, czy 30. Ja od siebie rekomenduję 30, bo na 30 składam kompy, są testowane, sprawdzane i nic się nie dzieje. Wydajność jest bardzo dobra, dlatego 30 w zupełności wystarczy. Czy 20? Nie testowałem jakoś zbyt mocno 20, więc też nie chcę się wypowiadać, mówię to po prostu od siebie z doświadczenia. Podsumujmy to delikatnie, zanim przejdziemy do tematu obudowy. Po pierwsze, wybraliśmy sobie, powiedzmy, że tylko i wyłącznie chłodzenie na procesorze. I do tego wybieramy sobie jedną chłodnicę trójkę 30 mm. Co dalej? Musimy to upchać w obudowę. Czyli obudowa nie będzie musiała być jakaś wielka, ale jednak musimy zwrócić uwagę, czy zmieści się pompa. Pompy są naprawdę różne. Ja pracuję bardzo często na podzespołach Alfa Kula i tutaj mamy pompę na przykład bardzo wysoką. Do mniejszej obudowy, no to już polecam na przykład taką pompę. Ona jest mniejsza i też jest bardzo wydajna, ponieważ akurat pompy mają takie same w jednej i w drugiej. I ja na takich pompach właśnie najczęściej pracowałem, raz montowałem taką pompę kulistą, tutaj macie na przebitkach do jednego z komputerów i pomp naprawdę jest dużo. Tutaj na przykład zdjęcia się wyświetlają, takich, które można zaczepić na froncie obudowy z przodu czy na przykład z boku, w zależności od tego, czy jest takie miejsce. Ale to tak naprawdę zależy wszystko od producenta. No tak, ale co w przypadku, kiedy chcielibyśmy wybrać jednak dodatkowy obieg albo chcielibyśmy powiększyć nasz obieg cieczą o kartę graficzną? To tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz, o której musicie naprawdę pamiętać. Bloki wodne do procesorów są naprawdę łatwo dostępne, bez żadnego problemu, jaki by to soket nie był, to bardzo łatwo je po prostu dostać. Karty graficzne, tutaj jednak jest problem o wiele większy. Jeżeli nie mamy jeszcze części i dopiero jesteśmy na etapie wybierania ich, to bardzo dobrze, abyśmy zwrócili uwagę na to, czy na przykład dany blok wodny będzie dostępny do naszej karty graficznej. No bo możemy się zdziwić, że mimo tego, że mamy wybór różnych producentów kart graficznych i bloków wodnych, może się okazać, że takiego bloku nie będzie, a już na przykład kartę kupiliśmy. Więc w takim przypadku zawsze pamiętajcie, aby sprawdzać przed zakupem, czy do danej karty graficznej będzie blok wodny. Jest to mega, mega ważne, bo później może być problem z dostępnością. Nawet RTX 4090 nie wszystkie mają dostępne bloki wodne, więc to jest bardzo ważne. A dla ciekawych, na przykład, jeżeli chcielibyście zobaczyć, czy blok wodny do waszej karty jest dostępny, powiedzmy z oferty Alfa Kula, no to wrzucam wam link do kalkulatora, takiego katalogu, gdzie możecie wybrać, sprawdzić, automatycznie dopasowuje wam blok wodny, no to wtedy będziecie mniej więcej wiedzieli, czy jest dostępny, czy nie. I często też jest tak, że na przykład producenci takich bloków, jedni robią do takich kart, a drudzy robią do takich kart. Starają się tak, wiecie, jak nie ma do jednych, no to można znaleźć gdzieś u drugiego producenta, więc warto też poszukać, ale oczywiście wiele się tych bloków wodnych pokrywa, a różnią się zazwyczaj po prostu ceną. Dobra, teraz obudowa. Jak widzicie, ta obudowa nie jest zbyt duża i tutaj mieścił się komputer, który znajduje się na ścianie. Dwa radiatory, pompa, chłodzenie na kartę graficzną i na procesor. Ale załóżmy, że wybieramy sobie tylko i wyłącznie na procesor z jednym radiatorem. To tutaj sprawa raczej nie będzie jakaś tam mega skomplikowana, ale przy tak małej obudowie, jeżeli wybierzemy dużą kartę graficzną, a jej nie będziemy customowali, nie będziemy raczej robić chłodzenia cieczą na karcie, no to niestety RTX 40 są dosyć duże. I może pojawić się problem, że jeżeli karta graficzna będzie zbyt duża, okaże się, że na przykład nawet taka mała pompa jak tamta nie zmieści się tutaj w tym miejscu.
więc na to musimy zwrócić uwagę. Więc czasami lepiej jest wybrać tą większą obudowę, mieć więcej manewru, a nawet później rozbudować sobie taki komputer, niż bawić się z taką małą i później mieć po prostu więcej problemów. Więc w pierwszej kolejności każda obudowa u producenta, wydaje mi się w każdej, na stronie, jest specyfikacja, czyli jaki jest rozmiar danej obudowy. Wtedy porównujemy sobie, czy zmieści nam się radiator tutaj na 3 wentylatory, 30 mm, jaka będzie wtedy tutaj odległość pomiędzy płytą główną, tak żeby po prostu nie zjechało nam tutaj to zbyt nisko i nie będzie problem później z podłączeniem kabli, bo w tym przypadku tej obudowy miałem problem z kablami zasilającymi do płyty głównej, ciężko to było później rozłączyć, więc zwracamy na to uwagę i jeżeli na przykład, nie wiem, chcemy dodatkowy radiator, no to sprawdzamy, czy po prostu zmieści nam się tutaj dwójka czy trójka. W tym przypadku tej obudowy, no niestety, trójka nie wchodziła nam w grę i musiałem zamontować dwójkę, dlatego też dwójka jest na komputerze na ścianie. I wtedy w centymetrach bierzemy sobie pod uwagę na przykład, jakiej wielkości mamy tutaj tą płytę główną w rozmiarach, jakiej wielkości jest nasza pompa, którą chcemy zamontować razem z radiatorem, żeby tego miejsca było i jaka jest wysokość właśnie pomiędzy na przykład piwnicą, a płytą główną i pierwszego slota od karty graficznej, żeby nie okazało się, że właśnie karta graficzna będzie za duża i będziemy mieli w szerokości zbyt mało miejsca. Więc tutaj wymiary musimy sprawdzić, ale mówię, lepiej wziąć większą obudowę, niż później mieć problem z upchaniem tego wszystkiego, bo po prostu będzie wygodniej, a rozbudowa też jest ciekawa. Rurka twarda czy miękka? No to to już decyzja zależy do Was. Ja tą całą serię poprowadzę na rurkach twardych, aby również pokazać, jak je wyginać, jak je przygotować, jak je przyciąć, przyszlifować, tak żeby to wszystko ze sobą pasowało. A w rurkach miękkich, no to sprawa jest o wiele prostsza, ponieważ tam możemy je na spokojnie przyciąć, wygiąć. Nie potrzebujemy do tego jakichś specjalistycznych sprzętów i po prostu w łatwy sposób jesteśmy to w stanie wszystko połączyć. Ale my w tej serii to się troszeczkę pobawimy. Zbierając te podstawowe informacje, no bo oczywiście potrzebujemy jeszcze płytę główną, zasilacz, procesor, kartę graficzną, to już jakby oddzielnie tego tematu jakby nie poruszałem, no bo każdy tutaj już indywidualnie do tego podchodzi. Wtedy na podstawie tego jesteśmy w stanie określić mniej więcej, jaka będzie wielkość i dobrać odpowiednią obudowę, ale jeżeli na przykład się cykamy i te rozmiary zbytnio tutaj nie są dla nas zbyt przyjazne, no to wtedy weźmy po prostu większą obudowę, będzie większa frajda i później możliwość rozbudowy takiego komputera. Wiemy, co chcemy, w jaki sposób to zrobić, no to fajnie jest przygotować obudowę, aby była skustomowana do dalszej rozbudowy. I to będzie jeden z kolejnych odcinków, gdzie właśnie przygotujemy sobie, pomalujemy obudowę, w jaki sposób to zrobić, zanim wszystkie podzespoły zapakujemy do środka i na kolejnych etapach pokażę Wam, jak właśnie te rurki wyginać, jak to wszystko umieścić i na co zwrócić uwagę, żeby takiego customowego komputera z chłodzeniem wodnym zbudować we własnym zakresie. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, w komentarzach zadawajcie pytania, jeżeli jakieś się właśnie pojawiły, postaram się odpowiedzieć na większość tych pytań. Jeżeli macie oczywiście uwagi i również podpowiedzi i znacie się na chłodzeniu wodnym, to piszcie również w komentarzach. Oczywiście ja też cały czas się tego wszystkiego uczę i każda wiedza jest potrzebna. Zostawcie subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby nie pominąć kolejnych materiałów i widzimy się w następnym filmie na tym kanale. Na razie, trzymajcie się, cześć!